z jakim zacięciem potrafią walczyć czterolatki, ile łez kosztuje przegrana kilkunastolatków i w jakim sporcie różnica płci nie ma wielkiego znaczenia. Można było to zobaczyć podczas trzeciej edycji międzynarodowego turnieju judo dzieci Tatami Cup, który odbył się w Braniewie. Wzięło w nim udział ponad 200 adeptów tej sztuki walki z czołowych klubów judo z Pomorza, a także Rosji i Białorusi. Judo trenuję już 4,5 roku. Dosyć dobrze, nawet dobrze się czuję w towarzystwie chłopaków, bo przeważnie na treningach tylko z chłopakami trenuję. Nie wiem, jak to się stało, że jestem mistrzynią. Co przyciąga młodzież do tej dyscypliny sportu? Dzięki judo mogę się obronić przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Jeszcze mogę trochę pochodzić i będę się czuł bardziej pewnie. Rodzice mimo siniaków nie mają wątpliwości, że warto by ich latorośle trenowały właśnie judo. Są takie dni, gdzie musimy być jego workami treningowymi, tak? Zarówno ja, jak i moja małżonka po prostu pomagamy mu w treningu tym, że ćwiczy na nas spady, rzuty, no i uczestniczymy w jego treningu w domu. Sekcja judo w Braniewie ma już 60-letnią tradycję. 3 lata temu rodzice młodych judoków założyli stowarzyszenie, aby móc wspomagać działalność klubu. Organizujemy różnego rodzaju pokazy, zawody. Wszystko to robimy po to, aby jak najszerzej pokazać nasze działania i zachęcić przede wszystkim jak największą liczbę dzieci do brania udziału w zajęciach i później do stawania do walk na matach całej Polski i nie tylko. W sekcji judo w Braniewie trenuje ponad 60 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Ich trenerem jest wielokrotny medalista i mistrz Polski Rafał Tucholski. Jak mówi, korzyści z uprawiania tego sportu jest wiele. Uczymy ich przede wszystkim zdrowej rywalizacji, po to, żeby agresja była wyładowywana, jeżeli jest taka, to na treningu, a nie poza treningiem. Treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu, też po to, żeby te dzieci nie stały na ulicy. To bardzo wszechstronny sport, ogólnorozwojowy i motorycznie trzeba być szybkim, bardzo dobrą mieć kondycję, wydolność, silnym przede wszystkim, sprawnym, wszystko się na to składa. Nie w każdym sporcie tak jest. Skok Stefczyka także dostrzega możliwości, jakie daje sport dla osobistego rozwoju. Nie mogło zatem zabraknąć wsparcia kasy podczas tegorocznego Tatami Cup. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim judokom życzymy sukcesów w podejmowaniu kolejnych, nie tylko sportowych wyzwań.